Dobra, zaraz wrócę. Ale jak mnie nie będzie, to posłuchajcie sobie piosenki w tle i piszcie na czacie jej tekst. To będzie miło. Pamiętajcie, Jotes to o szatana. O mnie też. Jebać, jebać szatana. Łapy w górę i śpiewamy wszyscy naraz. Jebać szatana, jebać, jebać szatana. Siema. O, skończyło się już? A włączę jeszcze tą muzykę do siedzenia w kawiarni. Dobra, czat, także jakie wymagania na moderatora byście wymyślili? Spartiatik! Wymagania? Kurde, jak to się ciężko pisze. Żadnych? 16 plus według mnie minimum, kto się na to nie łapie? No trudno. W turnieju trójmagicznym też byś nie miał, nie mógł wziąć udziału, więc zamknij mordę, no. A jak nie, to poproś tego szalonookiego Moody'ego, żeby wziął za ciebie karteczkę, wrzucił. Mam 14 lat, ale jestem aktywny i jestem od początku praktycznie. No ja rozumiem, ale patrz. Wyobraź sobie, że jest jakiś 17-latek, który wygląda jakby miał 30 lat, bo bierze sterydy od 10. No ale do policji go nie wezmą, bo za młody, chociaż się nadaje, nie? O to chodzi. Często? A kurde, nie chce mi się tak pisać, ty. Jak jest taki obrazek za często? Dobra, ja mam plan, poczekaj. Dobra, także często na streamach musi być, bo to wiecie, o co chodzi. Chodzi o to, że dam moda gościowi, który mówi, że będzie często przychodził, bo jest ogarnięty, a potem nie będzie mu się chciało. Także chodzi o to, żeby komuś dać, kto jest często, nie? A właśnie, ogólnie chyba zrobimy tak, bo ja potrzebuję więcej niż jednego moda. I nie wiem, czy nie zrobimy tak, że zrobimy dla dwóch modów poszukiwania, ale jeden będzie miał, że musi być sub, a drugi bez suba. IQ powyżej długości penisa. Bo jak mojego, to ciężko będzie. A, 102 IQ, ma cycki, lubi Disa, 16 plus, ogląda porno, ma poczucie humoru, skipuje Malika. Nie no, nie musi mieć cycków, nie? Znaczy, jak jest gruby, to ja nic do tego nie mam, żeby nie miło. Ale w sumie nie wiem, bo jak jesteś gruby, to umrzesz szybciej, ja chciałbym moda na długo. No i wbiję jeszcze na cenę pod filmem na Twitchu. Subaj, dzwoneczek, tara, siema. Zostaw. Elo. Żeby nie był atencjuszem, o, aktywny na czacie, tak, ale żeby nie był atencjuszem, żeby nie wpisał, wiesz, jak idiota, no ale to chyba w 16 plus jest, nie? Na pewno skipuje Malika, o, dobra, napiszmy tak, dystansik, ty. Nie no, nie musi być miły jakoś specjalnie moderator, moderator musi mieć jaja i wiedzieć, kiedy dać timeouta, kiedy dać bana, a kiedy pocałować się w czoło na dobranoc, rozumiesz? A nie, że... nie wiem, jakaś tam, no nie wiem, ktoś miesza kogoś z gównem, a on mówi: hehe, panowie, hehe, spokojnie. I z jajem chłop, nie? Co wpieprza, na przykład, wiesz, rano się budzi, 10 jajek wbija do szklanki i potem to od razu pije. Oczywiście panie też mogą być moderatorem, Mandzia na przykład jest tego dowodem. To jest otwarty stream. A właśnie, właśnie, zapomniałem, że ja miałem poprawny polityczny stream jak mieć, tak. Islam. Czarny. Nie, dobra, luj. Żarcik, żarcik. Powiem tak. Według mnie wymaganie jeszcze jest takie. Ani JD, ani KD, rozumiesz? Musi mieć wysrane w te rzeczy, bo jak będzie typek spoko i tak dalej, nikim się nie kłóci, ale wiesz, po dwóch streamach patrzy, nikt na czacie nie pisze. Ja się go pytam, ty mordo, co jest? Jakiś terror wprowadziłeś? On: nie. Za JD wszystkich zbanowałem. No to rozumiesz, nie może takich być. Jednocześnie ktoś będzie pisał KD, on będzie banował. To też nie, nie. Po prostu nie widzisz tego. No bo to będzie bez sensu. Nie no, możesz nie lubić Disa, możesz go kochać, ale to sobie zostaw dla siebie, mordo. Jestem tak zacowany, że nie wiem, kim jest Dis. I widzicie? I ten jest akurat inteligentny widz jakiś, wiesz. Mówisz do niego: nie wiesz o tej sprawie, a on ci odpowiada: o jakiej sprawie? I on napisał mniej więcej to samo. Ani JD, ani KD, a on napisał: kim jest Dis? Co to znaczy to JD? To jest inteligencja, widzicie? Bierzcie przykład z niego. Mądry człowiek. Tak, jeszcze moderator musi prowadzić budżet miesięczny swoich wydatków i przychodów, odkładać co najmniej 45% swoich przychodów i 30% wysyłać mi w dotacjach. Zapomniałem. Wymaganie, zapomniałem dopisać. Na każdy stream zakłada garnitur.
i wyjmuje książeczkę przepisy prawa karnego. Zapomniałem. O, Ksajo przyszedł. Siema Sparta, słusznie zauważyłeś, że kat kamery u mnie pada trochę z boku, ale ja mam wyżej kamerę, nieco musisz poprawić. Przepraszam cię, ale... Poczekaj. Bo ja wiem, co ty nie wiesz jak ja... Ty myślisz, że ja nie wiem jak ty kamerkę masz, mordeczko? Tak, teraz chyba czujecie się jak w domu. Dziękuję za subskrypcję, Ksajo. O ile to prawdziwe, ale chyba tak. Jak są tu jacyś widzowie Marcina, właśnie widzicie na co pieniądze idą. A to był z gifta? Aha, to był gift. No to jednak Marcina nie idą pieniądze. Czas umierać, kupił subskrypcję. Także, dobra czarno, także to jak mówię. Na następnym streamie może sobie coś ogarniemy, bo teraz mi się tego nie chce robić jak zwykle. Ale może na następnym streamie to sobie ogarniemy wszystko i tak mi się wydaje. Ale nie wiem kiedy będzie następny stream. Chyba jutro w sumie. Zagrajmy Bardem pod Attack Speeda i zobaczymy jak to wyjdzie. Tak. Dobra, no to zagramy chyba po ten build, nie? Chyba z... Kurde, co na pierwszy? Zrób pętę, to dam ci minifigurkę Majkuta. Nie no, za to ja bym chyba nawet z dachu se skoczył, tao. Może jest marny, ale ucieknę w Polskę wśród flory i fauny. Może mi pomoże, może porwę mnie halny. Porzucam auto, łatwo tak se proszę dworzec centralny. Ja pierdzielę, Boże. Zagapiłem się na tym Dobra, nic się nie stało, w dupie z tym. A, zasłuchałem się w tako, nie? Taki tekst leciał. On ma teraz tego Windwalka, także gówno wyjdzie. Nie. Nie! Jezu! Ta gra jest gównem! Ty, ładnie. Mam reda teraz. No. Dobra. A double kill. Nie no, może jakby się udało ze stówkę tych dzwonków uzbierać, to nawet ładnie by to działało. No to muszę uważać, nie? Ten Yasuo skacze jak małpa non-stop, a w dupa nigdy nic nie może zrobić. Mam 3-1 bardem na midzie. Dobra gitara, dziękuję bardzo. Myślisz, że go dojedziemy? Dobra, ładnie. Widzicie? Rasowy bardzik. O kurde, co? Ty. Nie, minion. To chyba leciał Malik. W ogóle nie wiem, tak się zagrałem w tą spieprzoną gierkę, że nawet nie słuchałem, wiecie. No nie zdarzy. Ty co jest? Jej co? A ta Jinx ma 7 w dupę kopane 0. W ogóle nie wiem czemu ten stun nie wszedł, bo widziałem, że idealnie wleciał tam, ale jednocześnie nie wszedł, także ta gra jest po prostu głupia jak zwykle. Ta postać jest useless? Nie, no mi się podoba granie Attack Speedbardem, bo się mi podoba. Stanę sobie tutaj, bo tędy chyba ktoś...
Kurde, tam raczej nic nie zrobię, to czekam. Polski rap to gówno? Nie no, nie wszystko. Po prostu wydajecie gówno zawsze do song requesta, no to tak się to kończy. Dlatego, o właśnie, następne wymaganie dla moderatora, żeby miał gust. Nie no, lubię sobie posłuchać. Ale co, według was to jest gówno? Chociaż jakaś taka nutka wyszła, która mi się nie podobała od niego. Z jakąś typiarą nagrał, taką starą typiarą. Nie wiem, ta Jinx jest bardzo silna, to jest problem, nie? Dobra, trochę obrażeń blazu. Pierdziele, stun nie wszedł, ale dobra, miała tak mało HP, jeszcze Ignite'a użyłem, że szmatę dojechałem w dupę, jest git. O! A jeszcze też macisko przyszło, to już nie wyjdzie na pewno to. Czemu te ceceki tak rzadko wchodzą? Irytuje mnie to. Nie wiem, grasz na barda, to on zawsze trafi ciebie tym cecekiem. Jakoś to o ścianę zahaczy czy coś. Jak się gra tym bardem, to nigdy to w dupę nie chce wejść. Chyba, że to tylko wygląda na takie łatwe. Coś jak oglądasz jakiegoś typa, co napieprza triki na drążku, a potem sam nie umiesz nic. To chyba na tej samej zasadzie w sumie. Tutaj, panowie! Co? Jaka silna ona jest! Nie no, nie zabijecie jej. Boże, tym... Nie no, tym Yasuo. Lokoto. No, to gorsza trochę gierka niż zwykle, ale nic się nie stało. Kurde, śmaciarzu. Uuu, hilek! A, dobra, zamknij mordę, mogłem mu dać R-kę. Nie wiem, wydaje mi się, że dzwonków mam strasznie mało. Umarłem? Ja! Boże, ja w ogóle nie wiem, czemu wskoczyłem przez to i się zatrzymałem tutaj. O co w tym chodziło? Znaczy wiem, że i tak bym nie przeżył, ale to jest jakiś bug. Dobra, dobra. Ulala. O ja pierdziele, typie. Nie no, gówno wyjdzie. Ty ja pierdziele, dobra. Ta R-ka była piękna w dupę. Ty, w sumie ja niby dalej w late game i tak dalej powinienem robić coraz mniej, ale i tak robię w lui, naprawdę. No przecież tych obrażeń, jak ja wkładam, to bardzo dużo. Dobra, najsilniejszy u nich typek i tak umarł, także nie jest źle. Tak go dorwiemy, mam portal. Ograł. O kurde. Nie wiem, czy koniec gierki to nie będzie. Niestety. Jezus, ten turret jeszcze stoi. No dobra, ale bardzo tego Drake'a nie wzięliśmy. Nie, Baron. Tu jest spora szansa, że zrobimy naprawdę.
bo oni tu nie mają smite'a. Cofamy. Dobra, ten item i teraz szybko na szorek. Znaczy ten, Trinity. Może by to coś wyszło. Ja pierdziele, te hitki, widzieliście to? Co się stało? W dupę wywaliło mi League of Legends! Dobra, jak przegramy, to to już luj. A. Jednak nie wyszło, także. Ty, dobra ta giereczka, powiem wam. Skubany, ksaj się skończył, 300 widzów, pozdro. To zależy, dla kogo 300 widzów to mało. Dobra, koniec chyba. Teraz tu już nie przetrwamy tego. Czemu wy się bijecie? Dobra, cofam. Koniec na pewno teraz. Kurde, w dupę! Może szmata padnie! Przepraszam, co się tak podnieciłem, ale dwóch typa zabiłem grając na pięciu, znaczy na czterech. Gitarka. Ten Bart jest kozakiem. No niestety Lokoto nie siadło w tej gierce, ale tak, to jest git. Ale kozak gierkę i tak według mnie siadła. Ty, sporo tych obrażeń zrobiłem. Lucy, zaraz zerknę. Nie no, na midzie według mnie siadło zarąbiście, dużo lepiej, bo w sumie spoko było, że zgarnąłem kilka fragów early i potem normalnie mogłem się dzięki temu, wiesz, podnieść z podłogi, tak o, i sobie bić typów. Nawet nie wiesz, jak bardzo pluję na Kindred. Pierdolony Humpy to gówno jeszcze baby sita na bocie zrobiło. W tym padchu no, najbardziej sram na Kindred, Wladimira i Irelię. No Wladimira to ja sram od kiedy znam tą postać, to jej nie lubię, ale dziękuję Lokoto. Pistach dał na goli brodę 5 zł, siema miłego wieczoru panowie i panie oraz spata. Hat spam KS. Dziękuję ci Fistach za 5 zł. Jutro można by zagrać Rengar Ivern i stawiam ci krzki pod mordą, a ty skaczesz na ludzi. Dziękuję Budzik, można coś podobnego zagrać, ale to już... Przedymane, no ale w sumie ja zawsze przedymane rzeczy mam po innych, także not bad. W ogóle zauważyliście coś? Wpisujesz gra i wyskakuje Xayo, Gragas, ale obok wyskakuje też ja, czyli Graves. Ciekawe, nie? Ja pierdzielę, to chyba następny znak. Rozumiesz, jakbym fusy zajrzał, w sumie mam tu fusy, to może zajrzę, co? Chyba znak, że kiedyś zagramy duo. Ale to chyba... W innym wcieleniu. Powiedz mi, skąd on się tutaj wziął? Czy w dżungli, czy gdzieś indziej? Czy wychował się gdzieś, czy u kogoś? Może raczej coś, dzień się potwora. Co dzień ćwiczył swoje pazury, strugo swoje zęby, dzień to robił. Patrz, on wygląda o tak, tak, tak. Zabija bez litości wszak. On zabijał łypę.